Jak donoszą media, nie żyje Jolanta Szczypińska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Kobieta zmarła w Warszawie, borykając się z powikłaniami po ciężkiej chorobie. Pod koniec listopada w złym stanie zdrowia trafiła do szpitala. To przykra i smutna informacja, która z pewnością dotknie nie tylko nas, jako członków Prawa i Sprawiedliwości, ale także wielu ludzi, których znała bezpośrednio i pośrednio, chociażby przez portale społecznościowe. Wiedzieliśmy, że jest ciężko, ale nie myśleliśmy, że tak to się skończy. Będziemy ją zawsze wspominać i pozostanie w naszej pamięci, skomentowała Beata Mazurek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. Jolanta Szczypińska od lat chorowała na raka, ale jak donosi Wirtualna Polska, ostatnio borykała się z powikłaniami po zabiegu urologicznym. Posłanka miała 61 lat. Przed laty zdobyła medialny rozgłos głównie za sprawą bliskich relacji z Jarosławem Kaczyńskim, który lubił przebywać w jej towarzystwie. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.